Rozdział czwarty. Trudna decyzja. Pewnego razu, pracując nad skomplikowanym projektem, Paweł usłyszał swoje nazwisko. Władykin, masz gościa! Krzyknął w drzwiach warsztatu jeden z towarzyszy. Paweł uznał to za kolejny głupi żart, bo nikogo się nie spodziewał i kontynuował dalej pracę. Ale po 2-3 minutach okrzyk się powtórzył. Ty co, nie słyszysz czy co? Ktoś czeka na ciebie. Paweł, nieco rozdrażniony, odłożył pilnik i ciągle jeszcze nie dowierzając, podszedł do wyjścia. O co chodzi? Komu ja potrzebny? Ale wyszedłszy na ulicę, zmieszał się. Obok betonowej barierki nad rzeką Pachrą rzeczywiście czekał na niego nieznajomy młody mężczyzna. Proszę mi wybaczyć, robią mi tu nieraz głupie żarty. Pan mnie wzywał? Tak. Pan jest Paweł Władykin? Zaczął nieznajomy. Dopiero co przyjechałem z Archangielska, gdzie miałem szczęście poznać pańskich rodziców. Nazywam się Bielawin i żyję wraz z rodziną w Moskwie. Mój tata, tak jak i pański, był zesłany do Archangielska, gdzie się poznali. Ale niestety ku naszej rozpaczy tata ciężko się rozchorował. Nie mieliśmy możliwości, by pojechać do niego, gdy to było potrzebne i dlatego bez należytej opieki zmarł. Piotr Nikitowicz razem z pana matką okazali wielkie zaangażowanie w tej tragicznej sytuacji. Odnaleźli w kostnicy ciało ojca, przywieźli do mieszkania i doprowadzili je do porządku. Później pogrzebali ojca jak bardzo bliskiego człowieka według chrześcijańskiego zwyczaju, nie mogąc doczekać się naszego przyjazdu. Kiedy przyjechaliśmy kilka dni po pogrzebie, przyjęli nas z wielkim współczuciem i pocieszeniem i chętnie wskazali mogiłę ojca. Byłem głęboko poruszony dobrocią i troską pańskiego ojca o mojego, pomimo tak trudnej sytuacji, w której sam się znajduję. Ma pan wielkie szczęście, mając takiego ojca. Życzę panu, by się pan okazał godnym go synem i dopóki jeszcze żyje, usłużył mu w czym tylko się da, by ulżyć w jego losie. Ja okazałem się niegodnym swojego ojca i nie pośpieszyłem mu z pomocą w trudnym dla niego czasie. W dzieciństwie razem chodziliśmy na zgromadzenia i tak jak rodzice wierzyłem w Boga. Teraz już się nie da naprawić tego błędu i wyrzuty sumienia będą mnie już męczyć pewnie zawsze. Zabiorę je ze sobą do grobu, a to jest straszne. Proszę, niech pan nie robi tego samego błędu. Niech pan uczyni wszystko, co możliwe z pana strony, by ulżyć doli ojca, a Bóg panu nie zapomni. Niech pan uważa i nie popełnia błędu. Pański ojciec kocha pana i pamięta i prosił, żeby przekazać panu 50 rubli. Bardzo się cieszę, że mogłem dla pańskiego ojca i dla pana wypełnić tą mizerną przysługę. Jeśli mógłbym jeszcze jakoś pomóc, to jeśli będzie pan w Moskwie, to proszę przyjść pod ten adres. I razem z pieniędzmi wręczył Pawłowi kartkę z zapisanym adresem. Później pożegnał się i wzruszony własnymi słowami poszedł pośpiesznie w stronę mostu prowadzącego do miasta. Wróciwszy do pracy, Paweł był pogrążony w myślach o tym, co się wydarzyło. Nigdy nie cenił ojca tak wysoko, chociaż jego służba była dla niego wzorem. Teraz myślał już w dorosły sposób i im więcej myślał o ojcu, tym wyraźniej widział, że między nimi nastąpiło jakieś rozdarcie. Jednocześnie widział w nim kompletną i uformowaną osobowość, którą potwierdzały świadectwa i stosunek do niego innych ludzi, bez względu na to, że był analfabetą. Siebie Paweł nie umiał ocenić. Dzieciństwo i okres dorastania pełne jasnych, pięknych wspomnień zostały za nim, a z nimi cały urok beztroskiego życia. Teraźniejszość była tak zamglona i bezkształtna, że nie potrafił zobaczyć siebie nawet w jakichś słabych konturach. Jednak odczuwał działanie niewidzialnych sił, które atakowały go nieznanymi namiętnościami, z którymi próbował walczyć i odczuwał, że jest osobą stojącą na progu wielkich wydarzeń. Zazdrościł nawet księgowemu, który zdołał swoim wielkodusznym postępkiem wyrwać z zatęchłego bagna ledwie rozkwitną lilię
i nie obawiał się ciężaru ludzkich osądów. Paweł tak chciał przenieść znane z dzieciństwa okrycie niewinności i czystości i przyoblec w nie swoje młodzieńcze lata. Ale niestety, już z tego wyrósł i jedyne, co mógł z tego okrycia wyciągnąć, to złotą nić bojaźni Bożej i z niej utkać okrycie dla swojej rozpoczynającej się, nieznanej młodości. Ale złoto wydobywa się z błota lub wykuwa ze skały. Paweł, kto cię wołał? Spytała go Marusia i dowiedziawszy się, że mężczyzna, odetchnęła z ulgą. Widząc coraz bardziej rosnący autorytet Pawła, starała się za wszelką cenę zatrzymać go dla siebie, ale wciąż się przekonywała, że to nieskuteczne. Paweł wciąż pozostawał nieporuszony i czuła, że jest znacznie ponad jej poziomem. Nie mogła i nie umiała podnieść się na jego poziom i czuła się niewolnikiem własnej namiętności. Wykorzystywała wszystkie kobiece umiejętności, żeby go przyciągnąć. Działało to mimowolnie na całe jej otoczenie, ale nie na Pawła. Wyrzucała mu ze łzami, że jej nie kocha, a on wycierał jej łzy, łagodnie ją pocieszał, ale się nie zmieniał. Na osobności próbowała wylewać na niego całą swoją namiętność, a on nie odtrącał jej całkowicie, ale w decydujących momentach hamował jej zapędy. Wtedy obrzucała go wyzwiskami i odchodziła. On cierpliwie i uprzejmie znosił to i pozostawał na swoim. W końcu zdecydowała, że będzie prowadzić podwójne życie. Będzie się trzymać Pawła i używać jego autorytetu, aby korzystać z różnych przywilejów, a dla swoich namiętności znajdzie inne ujście. Akurat w tym okresie odbyło się spotkanie Pawła z synem Bielawina. Pytanie Marusi jakoś szczególnie zwróciło jego uwagę i przystanął, przyglądając się jej uważnie. Jakby jakaś zasłona spadła z jego oczu. Stała przed nim zupełnie przeciętna dziewczyna, chociaż miała to, co jeszcze niedawno wydawało mu się tak interesującym, odmiennym i szczególnie przyjemnym. Zrobiło mu się jej żal, czuł, jakby coś w niej stracił. Gorączkowo zaczął szukać w niej tego, co wcześniej tak mu się podobało, ale ku swemu wielkiemu zdziwieniu nie znajdował. Paweł przestraszył się tego odczucia i zabrał się gorliwie do pracy, licząc na to, że to po prostu chwilowe zaćmienie. Myśli wróciły do ojca. W wyobraźni zaczęły pojawiać się obrazy, w których był jednym z bohaterów Wiktora Hugo, ale chłopak od razu się ich zawstydził. Nie mógł sobie wyobrazić nic realnego, cennego i potrzebnego. Dusza chciała ulecieć, a skrzydeł nie było. Tutaj Paweł zrozumiał, jak bardzo potrzebował doradcy, przewodnika, bo czuł, że ruszył z miejsca i ciągnęło go do przodu. Pewnego wieczoru, wróciwszy do akademika, zobaczył na swojej poduszce list, a na kopercie pismo matki. Otworzył i zaczął czytać. Kochany synku, pokój tobie. W pierwszych słowach chcę cię poinformować, że wszyscy żyjemy, jesteśmy zdrowi, i ja, i dzieci, i babcia, i wszyscy pozostali, czego i tobie życzymy. Teraz chcę ci powiedzieć o ojcu, że zdrowie u niego bardzo słabe, a w pracy dostał niewykonalną normę. Prosi rodzinę o pomoc. Dlatego piszę do ciebie, bo co ja mu pomogę? Baba to baba. Latem trzeba by do niego jechać. Nie możemy zostawić ojca. Napisz odpowiedź, mama. Przeczytawszy list, Paweł pomyślał zdumiony. Czyżbym tak już wyrósł, że zaczęli na mnie polegać? Potem przypomniały mu się słowa Bielawina. Niech pan zrobi wszystko, żeby pomóc ojcu, a Bóg o panu nie zapomni. Niech pan nie popełni błędu. Czyli to jest moja droga. Widocznie to jest jej początek. Trzeba po niej iść, a skrzydła same wyrosną. Mówił do siebie po cichu, wychodząc z listem w ręku. Postanowił wyjść na zewnątrz, by w samotności i wieczornej ciszy pomyśleć nad tym wszystkim. Wychodząc, zaplątał się nogami w szmatkę, położoną zamiast wycieraczki, także prawie upadł. Otworzywszy drzwi na ulicę, ujrzał przy świetle latarni starą spódniczkę Marusi. Akurat o to się musiałem potknąć?
Zdziwił się i odrzucił spódniczkę nogą na bok, zastanawiając się, dlaczego tu leży. Pewnie miała dzisiaj dyżur w akademiku i myła u siebie na górze podłogę i złapała za cokolwiek i rzuciła pod drzwi. Z tymi myślami, jakby przepraszająco, poprawił szmatkę i wyszedł na dwór. Nie, to jednak nie przypadek, chociaż nie wierzę w żadne znaki. Stwierdził i skrył się w ciemnościach. Miał ochotę iść na to miejsce nad rzeką, gdzie rozmawiał z synem Bielawina. Myśli o ojcu spłynęły na niego burzliwym potokiem. Nie można powiedzieć, że łączyła go z ojcem jakaś szczególna przyjaźń. Nie było inspiracji do wielkich wyczynów. W przeżytym czasie nie widział przykładów, od których mógłby zapłonąć taki ogień. Ale poczucie obowiązku nieodparcie pchało go, by pomóc drugiemu człowiekowi w biedzie. Przy tym wszystkie okoliczności zdawały się skłaniać ku temu. Praktykanci już dawno opuścili warsztaty. Grupa 20 osób po egzaminach kwalifikacyjnych została przeniesiona na produkcję i tam pracowali na akord. Paweł zarabiał miesięcznie 100 rubli, z czego znaczą część przekazywał matce. Po przerwie noworocznej w drugim półroczu Władykina z grupą innych młodych ludzi przeniesiono jako uzyskujących najlepsze wyniki do grupy dyplomowej. Przygotowywali się do końcowych egzaminów. Przeszkadzało tylko to, że według specjalnego rozporządzenia podpisanego przez komisarza ludowego do spraw przemysłu ciężkiego Ordżonkidze, Paweł i 12 innych chłopaków zostało przydzielonych do jednej z fabryk maszyn jako awans dla młodzieży. Ta okoliczność postawiła go przed wyborem: własna rozpoczynająca się życiowa kariera czy ratowanie ojca. W duszy zaczęła się bitwa i to bitwa bardzo ciężka. Jeszcze nigdy Paweł nie był w takim doświadczeniu i nie musiał dokonywać takich wyborów. Czekała go najlepsza życiowa kariera, wysoka jak na jego wiek pozycja społeczna i materialna, państwowe jasne mieszkanie, w którym chciał utwierdzić swoje szczęście z Marusią. Z drugiej strony miał zostawić swoje życiowe marzenia i po otrzymaniu dyplomu rzucić wszystko i pojechać, by dzielić z ojcem gdzieś w północnych Kniejach tragiczną dolę zesłańca. Długo stał w bolesnych rozterkach, ale decydować trzeba było już teraz. Jego młoda dusza była rozdarta. Co robić? Niech pan uważa i nie zrobi błędu. Te słowa żywo i wyraźnie zabrzmiały w jego sercu. Te słowa wypowiedziane w tym miejscu przez nieznajomego. Ojciec kocha pana i pamięta. To właśnie pomogło Pawłowi podjąć nieodwracalną decyzję. Nie, tylko do ojca, powiedział na głos sam do siebie. To uczciwe. A poza tym to nikt inny, tylko ja jestem jego synem. Zakończył już z przekonaniem. Cóż, trzeba będzie poprosić dyrektora o urlop. Wyjaśnić sprawy z ojcem przecież nie mógł, bo w jego aktach był wpis, że jest z bezprizornych i nie posiada rodziców. A jeśli nie puszczą, to przyjdzie zostawić wszystko i jechać tak czy inaczej, zdecydował Paweł. Głęboko westchnął i poczuł, jakby ogromny ciężar spadł mu z pleców i całą jego istotę napełniła błoga radość. A Marusia? Boleśnie przemknęło w jego myślach i zastygł w kolejnym bolesnym doświadczeniu. Beztroski kobiecy śmiech przeciął wieczorną ciszę. Z drugiej strony mostu słychać było pośpieszne kroki. Ktoś szybko nadchodził w jego kierunku. Wychodząc z ciemności, młoda para zbliżała się do niego. Paweł instynktownie się nastroszył i wyszedł bliżej, żeby zobaczyć, kto to. Pod białą, lekką kasynką poznał twarz Marusi, a w młodym człowieku rozpoznał znanego zakładowego Lovelasa. — Maria, to ty? — zawołał zdławionym głosem. Młoda para zmieszana na chwilę się zatrzymała. Lovelas jakoś nieprawdziwie drwiąco parsknął ustami. Później oboje, uciekając, skryli się w mroku. No i z Marusią się sprawa wyjaśniła. Smutno powiedział Paweł i powoli ruszył w ślad za nimi do wsi.
Komisja egzaminacyjna wydała Pawłowi najlepszą opinię, a uprzejmy dyrektor zgodził się wydać dokument urlopowy i płacić 75% stawki pod warunkiem, że we wrześniu zgłosi się, by rozpocząć pracę w nowym zakładzie i odbierze resztę pieniędzy. Paweł bardzo się cieszył, że będzie mógł uradować matkę i w końcu pomóc choremu ojcu. Przygotowania były bardzo krótkie, bo okazało się, że Paweł nie zdążył się niczego dorobić. Nie zdradził towarzyszom swojej tajemnicy i postanowił opuścić wioskę wcześnie rano. Przez te dni nie spotkał się z Marią i nic sobie nie wyjaśnili, bo uznał, że to zbędne. Incydent, który się wydarzył w nocy, sam w sobie określił ich dalsze relacje, a raczej ich zakończenie. O Marii pomyślał sobie, że bardzo szkoda, że nie znalazł w jej osobie tego, czego tak bardzo pragnęło jego młode serce. Było mu jej też żal, bo w rękach tego Lovelasa okaże się tylko kolejną jego ofiarą i niczym więcej. A jeśli ona sama o siebie się nie troszczy, to tym bardziej szczęścia z nią w przyszłości nie znajdzie. Ze swojej strony Maria męczyła się w swojej rozdwojonej duszy i nie wiedziała sama, do którego brzegu przybije, pchana przez swoją namiętność. Ciężko przeżywała to, co się stało. Wierzyła w czystą i szczerą miłość Pawła i szczyciła się nią przed innymi dziewczętami. Szukała okazji do spotkania z nim i wytłumaczenia się, ale on zawsze był otoczony ludźmi i co gorsza, jak czuła, unikał jej towarzystwa. Wieczorami obchodziła wszystkie pamiętne miejsca, ale Pawła nigdzie nie było. Zamiast niego spotkała swojego poprzedniego kawalera, który próbował ją zaciągnąć na tańce. Odepchnąwszy go, Maria rzuciła mu w twarz: odejdź, zostaw mnie w spokoju. Wstydziła się wywoływać go z akademika, a poza tym nie mogła go tam w ogóle dojrzeć. Dopiero teraz poczuła, że Paweł nieodwracalnie się jej wymyka i że jej gra będzie ją drogo kosztować, ale nie miała siły, by to naprawić. Pomyślała w końcu: cóż, co ma być, to będzie. Wcześnie rano Paweł zamknął po raz ostatni drzwi od akademika i zaczął schodzić w dół ku rzece. Słońce miło świeciło mu w twarz. W zaroślach rozlegał się radosny świergot wróbli, przeplatany trelami słowika. Pierś zachłysnęła się poranną świeżością, a nogi same chciały biec. — Paweł, ty całkiem? Dokąd się w ogóle wybierasz? — rozległo się nad jego głową. Na żelaznym balkonie na pierwszym piętrze stała Marusia, patrząc oszołomiona na Pawła. — Tak, Marusia, całkiem — odpowiedział wyraźnie, drżącym z przejęcia głosem. Chciał jej coś jeszcze powiedzieć, ale zabrakło mu słów. Machnął tylko ręką i krzyknął: — życzę szczęścia, żegnaj! Potem pomaszerował ku drewnianym schodom. Skoczyła do drzwi balkonu i po chwili biegła za Pawłem. — Poczekaj! — Paweł usłyszał za sobą jej krzyk. Biegła boso po ścieżce za nim. Paweł doszedł do zejścia i zaczął zbiegać po drewnianych schodach w dół. Tracąc dech, Maria podbiegła na plac i krzyknęła za nim: — Paweł, zaczekaj, proszę cię! Ale ujrzawszy, że się nie zatrzymuje, zbiegła za nim kilka stopni i jeszcze raz zawołała: — Stój! Poczekaj, przecież ja nic! Tu się zatrzymała i z płaczem upadła na balustradę. Jak kończyć, to kończyć raz na zawsze z tym, co tu zostaje, pomyślał Paweł i nie odwracając się jeszcze szybciej pobiegł po schodach. Zdjąwszy na chwilę czapkę koło warsztatu, cicho powiedział: tutaj dorosłem i stąd zaczyna się moja nowa droga. Jeszcze długo widać było jego samotną sylwetkę za rzeką. Szedł pewnie do przodu, nie oglądając się za siebie. Półtora roku później Paweł odwiedził wioskę znów. Opowiedział dyrektorowi swój rodzinny sekret i odkrył przed nim przyczynę wyjazdu i porzucenia kariery życiowej, tym bardziej, że urządził się o wiele lepiej, niż mógł tego oczekiwać tutaj. Dyrektor bardzo głęboko to docenił i pochwalił uczynek Pawła. Bez wahania wyjął jego dyplom i wręczył Pawłowi wraz z pełną należnością. Wieczorem spotkał się z niektórymi z pozostałych znajomych. Była wśród nich i Marusia.
Spędzili ze sobą kilka godzin na wspomnieniach o przeszłości, włączając w to ich rozstanie. Kiedy na chwilę zostali sami, Paweł spokojnie jej wyznał: Maria, nasze drogi życiowe się rozeszły, zbyt mocno się różnimy. Nic ci nie zarzucam, ty po prostu żyjesz namiętnością, którą sama wybrałaś. Wszystkie moje próby, by się z tobą połączyć w jedno serce, spełzły na niczym, a musiałem też wypełnić swój synowski obowiązek wobec rodziny. Dlatego podjąłem taką decyzję. W niczym ci nie zawiniłem. Może tylko w tym, że zawsze starałem się hamować twoje porywy. Rozstając się, pozostaniemy w dobrym mniemaniu o sobie. Życzę ci, byś te błędy potraktowała jako bardzo cenną życiową lekcję i swoje przyszłe szczęście budowała, biorąc je pod uwagę. Paweł, ja nie mogę rozstać się z tobą i opuścić cię, ale nie umiem też pokonać siebie. Żeby się uratować, potrzebuję ciebie. A ty odszedłeś, odpowiedziała Marusia. Tak, odszedłem, ale nie dlatego, że przestraszyłem się twojej namiętności i słabości, ale dlatego, że nie nauczyłem się jeszcze jej zwyciężać i zacząłem słabnąć w bitwie z samym sobą. Dlatego nie mogę związać z kimś swojego życia. I na tym się rozstali. Łusza nie posiadała się ze szczęścia, kiedy zamiast długo oczekiwanego listu zobaczyła samego syna i patrząc na walizkę, domyśliła się, że zdecydował się jechać do ojca. Mamo, a co to za nora? Czemu tu mieszkasz? Co się stało z naszym domem? Spytał Paweł, obejmując matkę i przestraszonym wzrokiem oglądając się wokoło. Niechętnie postawił walizkę na podłodze. Łusza podczas nieobecności syna przeprowadziła się do tej ubogiej izby. Po aresztowaniu męża jego rodzina zaczęła z dnia na dzień coraz bardziej gnębić Łuszę, urządzając bez powodu awantury. Dzieci macochy Piotra Nikitowicza urządzały w domu popijawy z jakimiś podejrzanymi typami, zupełnie odmawiając płacenia za mieszkanie. Zaczęli kraść i doprowadzać dom do strasznego stanu, jak w środku, tak i na zewnątrz. Wszystko to legło nieznośnym ciężarem na ramionach Łuszy i bez tego żyjącej w ciągłej trosce, a pomocy od nikogo nie było. Dlatego zdecydowała się z dwojgiem dzieci zostawić swój wielki dom i przeprowadzić się do tej norki. Musiała włożyć wiele trudu, żeby to miejsce doprowadzić do stanu używalności, ale kiedy skończyła i w końcu znalazła się w ciszy i spokoju, była ogromnie szczęśliwa i uspokoiła się. Paweł, wysłuchawszy argumentów matki, uspokoił się i zgodził z nią. Po przyjeździe syna Łusza zaczęła się przygotowywać do wyjazdu do Archangielska. Postanowili jechać całą rodziną, dlatego przygotowania dość długo trwały. W końcu z mnóstwem koszy, walizek, tobołów i tobołków władykiny szczęśliwie wyjechali, a będąc w Moskwie w czasie przesiadki wysłali telegram do Piotra Nikitowicza. Po drodze Paweł wyglądał przez okno i serce mu się ściskało na widok bezludnej, dzikiej przyrody. Przed Wołogdą wydarzyła się awaria. W wagonie, którym jechali, coś się urwało i musieli czekać 2 godziny na naprawienie uszkodzenia, ale w końcu ruszyli dalej. Oprócz tego, gdy dojeżdżali do Archangielska, pociąg wjechał w straszny korytarz. Z obu stron był otoczony płonącą tajgą. Gryzący dym dostawał się do wagonów. Dusił i gryzł w oczy pasażerów. Wszystko to bardzo przygnębiająco wpływało na Pawła i myślał z troską: naprawdę przyjdzie nam żyć w takim piekle? Archangielsk był spowity szarą mgiełką. Krwawy dysk słońca wisiał nad miastem, rozlewając brązową mgłę na szare portowe budynki. Od strony rzeki co chwila przecinały powietrze sygnały statków. Do twarzy lepiła się wilgoć i zapach smoły od niezliczonych stosów ściętych drzew przewożonych barkami. Północna Dźwina lizała brzegi falami koloru rozcieńczonego kwasu chlebowego, zasypana kawałkami kory drzewnej.